Do tej pory te chłodzenie 120 chłodziła mojego Ryzena, ale dzisiaj je wymontowuję z komputera. Czas na zmianę. Cześć, dzisiaj mam dla Was prezentację chłodzenia IO od Be Quieta. Salon Tulub 2 360 mm. To jest chłodzenie do mojego komputera. Na rynku jeszcze ma być 280 dostępna, 240 i 120. Osobiście się natknąłem jeszcze na 240. Główne cechy to jest podstawa niklowana, więc będzie można zastosować ciekły metal typu pasta, ciekły metal i 40 cm węże, więc będzie można spokojnie zamontować na topie obudowy tą chłodnicę. Zresztą, co dzisiaj uczynimy w moim komputerze. Więc teraz sobie rozpakujemy to chłodzenie i omówimy dokładnie elementy. Ok, zestaw rozpakowany, wyjęty z pudełka wszystko. Oczywiście jest instrukcja obsługi. Na końcu jest kluczyk, na końcu jest taki mały kluczyk niczym od telefonu. Do czego on? Już mówię Wam. Bo tu mamy podświetlenie RGB. Nim można sterować za pomocą płyty głównej, jak mamy gniazdo ARGB, ale to jest tylko podświetlenie po krawędzi. To jest tylko podświetlenie pod krawędzi. Jeszcze się zapali się logo Be Quieta na biało. Jego nie można sterować podświetleniem tego loga. Ono się świeci na biało. Możemy je wyłączyć za pomocą otworu dziurki na blokopompie za pomocą tego kluczyka. Po prostu wygasić, wtedy się nie świeci, jak nam to przeszkadza. Dobrze, omówmy teraz, co jest w zestawie. Mocowania na podstawki Intela AMD. Pasta jest dołączona do zestawu już. Taka wstępna na montaż. Ja jej dzisiaj użyję. Teraz zobaczcie planszę z kompatybilnością, jak chodzi o podstawki. Nie przystawki, tylko podstawki. Intel AMD. Tylko z tym, że do Threadripera musimy dokupić zestaw oddzielnie montażowy. Powód wiadomy, to jest niszowy rynek. Rzadko kto składa komputer z procesorem Threadripperem. Nie oszukujmy się, to jest procesor nie do gier, tylko do zastosowań profesjonalnych, gdzie naprawdę jest potrzebna ogromna moc. Dobrze. Mamy tutaj jeszcze opakowanie z akcesoriami potrzebnymi do montażu tego chłodzenia. Śruby montażowe, opaski zaciskowe ewentualnie, żeby ładnie to wszystko ułożyć. Kabel do podłączenia wentylatorów. Fajnie wszystko spinamy. To podłączamy pod jedno złącze na płycie głównej. Tak, tu mamy jeszcze złącza, jak chodzi o blokopompę. Do sterowania blokopompą trzypinowe i do sterowania właśnie, jak chodzi o LEDy. Albo za pomocą ARGB złącza lub za pomocą takiego pilocika, który jest dołączony w zestawie. Ja będę musiał z czegoś takiego skorzystać u siebie, z takiego pilota, bo ja tymczasowo nie mam taki złącz ARGB. To już później weszło w nowszej odsłonie mojej płyty głównej. B550, ja mam
B450. I wtedy stosujemy, jeszcze mamy o taki, taką przejściówkę zasilającą tego pilot. Ten pilot, który po prostu z wejścia na SATA, zasilania na SATA zasilamy. Bardzo fajnie to jest pomyślane. Dobrze, że nie Molex, że nie wpadli na kiepski pomysł, mówmy tak, w ten sposób delikatnie mówiąc, nie zastosowali tutaj Molexa, tylko już SATA. Wejście zasilające na SATA. Śruba, którą możemy odkręcić i dolać płynu. Po jakimś roku, po dwóch, możemy dolać płyn do tego chłodzenia. Ewentualnie go wymienić na nowe. Po jakimś czasie. Oczywiście 120 mm, trzy wentylatory, które montujemy na chłodnicy. Dużym plusem jest to, że jest prosty sposób montażu na podstawce od procesora. Banalny, wygodny, każdy podoła. A teraz zamontuję te chłodzenie całe w moim komputerze. Później zobaczycie już gotowy efekt. Ok, IO zamontowany. Jak widzicie, tutaj jest pompka, blokopompka. Dlaczego blokopompka? Bo dwa w jednym. Pompka i blok jest razem. Dlatego się nazywa blokopompa. Chłodnica tu zamontowana, z tej strony wentylatory pod tym panelem przednim. Ja zamontowałem te chłodzenie prawidłowo, nieoptymalnie, bo troszeczkę węże są prawdopodobnie za krótkie, ale dokładnie jeszcze to sprawdzę. Popróbuję jakoś to fajnie ułożyć, bo tu mogą pamięci RAM przeszkadzać, może karta graficzna przeszkadzać, więc te wężyki mogą być troszeczkę za krótkie. Już nie chciałem się z tym walczyć teraz, zamontowałem to w ten sposób. Dlaczego prawidłowo jest zamontowana, a nie prawidłowo? Bo jest wyżej, górny punkt chłodnicy jest wyżej niż pompka. Pompka musi być niżej, żeby w niej się powietrze nie zbierało, bo jak się powietrze w blokopompie zbiera, uszkadza to blokopompę, może wysiąść. Zmniejsza to żywotność blokopompy. Pamiętajcie o tym. Ja miał 125, 120 mm, to bym nie mógł tutaj u dołu zamontować, ani tu, tylko bym musiał u góry lub tu zamontować. Optymalnie by było tutaj. Tak jak miałem poprzednio zamontowane. Czy 240 też by było trzeba tutaj zamontować na froncie lub u góry, lub tutaj wyżej ją zamontować i wtedy by było można też ją optymalnie zamontować, bo tu węże by były krótsze. Mówię o tym, bo straszna jest, za przeproszeniem, gówno burza na YouTubie pod innymi filmami na ten temat. Się już napotkałem nieraz. Może to jest wina, że tego tematu my, którzy tworzymy filmy, nie poruszamy. Okej, okay, podsumując, Silent lub dwójka od Be Quiet jest rewelacyjnym chłodzeniem premium. Na Ryzeny 9 3900X, 3,8 GHz, 1,15 napięcie, około 35 stopni trzyma przy normalnej pracy. Przeglądaniu internetu, czyli biurowej pracy, jakiś tam filmik, tego typu nazywam normalnym takim użytkowaniem komputera. Tu nie będzie więcej podanych jakichś tam temperatur, wyników, hałasu wentylatorów i takich spraw. Tu przygotuję oddzielny materiał na ten temat.
gdzie dokładnie sobie to sprawdzimy. Przy okazji mojego bydlaka Ryzena 9 podkręcimy. Bo teraz mogę to zrobić. Na poprzednim chłodzeniu mogłem tylko o tym pomarzyć. A 50-100 Hz nie było sensu go w ogóle ruszać. Zostaw łapę, zasubskrybuj kanał, wejdź na Instagrama, zobacz co się u mnie dzieje, Zezol YouTube. I jeszcze na Discorda, po prostu Zezol. Tam się trochę dzieje, będzie powiadomienia o filmach, o live'ach, sporadycznych, spontanicznych oczywiście. Jak mam czas to robię, jak jestem w trybie tworzenia, nagrywania, przygotowywania odcinków, to dłuższy czas nie ma tych live'ów. Sorry, resory, ale dla mnie są ważniejsze tutaj materiały. Live'y są mniej istotnym dodatkiem. Wiem, zaraz na mnie naskoczycie, ale tak jest. Na razie, cześć, pa.